Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Freitag z Dziś mam dla ciebie zimowy obrazek, wykonany, ukryty w foremce na babeczkę. I zacznę od tego, że ta foremka to niczym nie różniąca się foremka spożywcza, którą kupiłam właśnie w tym celu dekoracyjnym. Może być oczywiście używana, tym lepiej. I żeby móc zdekorować metal, najpierw pokrywam go lekkim, białym podkładem akrylowym. Nie jest to pasta GESSO, tylko biały podkład akrylowy i maluję zarówno wnętrze jak i zewnętrzne foremki. Ta foremka jest nowa, bardzo dobrze przyjmuje ten podkład, który sporo, sprawił, że stała się zupełnie matowa. Następnie wyrywam dekorację z papieru ryżowego i dopasowuję do wnętrza foremki. Tak, żeby wybrana scenka zmieściła się w środku, żeby było łatwo przyklejać, i za pomocą zwykłego kleju do dekuparz będę przyklejała papier ryżowy wewnątrz foremki. Przyklejam zarówno pod spodem, jak i na wierzchu, wygładzając ten papier, a jednocześnie tego kleju do dekuparz daję troszeczkę więcej, tworząc taką pierwszą warstwę. Zabezpieczającą. To jest obrazek, on nie będzie jakoś szczególnie lakierowany, ale może być zabezpieczony tym klejem i lakierem w jednym. Przygotowuję lekką masę modelarską i foremkę z choinkami. Te choinki są ciut za duże, ale można wykorzystać ich część, czyli tak mniej więcej połowę, tak żeby dopasować do wielkości foremki. Te wyciski z masy modelarskiej przyklejam za pomocą kleju hobby wewnątrz mojej foremki i troszeczkę czekam, zanim zacznę malować, tak żeby pasta mogła lekko podeschnąć. Czym będę malować? Będę malować farbami kredowymi. To są farby marki Lapacharita. Wybrałam kolor granatowy, beżowy, zielony i lekki, taki kremowy. I za pomocą tych kolorów, techniką tepowania, zwykłym, starym szczecinowym pędzlem staram się domalować to, co widzę na obrazku, czyli tam, gdzie mam Górę, domalowuję niebo i górę tego nieba jednocześnie domalowuję kolorem niebieskim, tym właśnie takim jeansowym. Natomiast dół foremki podmalowuję najpierw na zielono, a potem staram się zintegrować to zresztą za pomocą odrobiny koloru granatowego i kremowego, beżowego, tak żeby połączyć wszystko w całość. Jest to bardzo prosta technika do malowywania, kontynuowania papieru do dekupażu. Trzeba tylko wmieszać mokrą farbę w mokrą, tak jakby ją pocieniować za pomocą właśnie takiego przykładania pędzla, a nie pocierania, czyli tepowania. Kiedy wszystko schnie, foremkę maluję również na zewnątrz, tą resztką farby, która mi została i Dokładam jeszcze farbę kredową w tym ciemno-granatowym, takim szaro-granatowym kolorze, jeansowym, i prawdopodobnie przydadzą mi się dwie cienkie warstwy, tak żeby było pełne krycie. Farba schnie bardzo szybko na metalu, trzyma się go też bardzo dobrze, i po wyschnięciu pozostało mi jeszcze bielenie i dodanie troszeczkę śniegu. Tak jak widać teraz to nie wygląda jakoś super, ale żeby całość mi się zintegrowała, zaczynam suchym pędzlem za pomocą białej farby kredowej pocierać całą moją foremkę w środku. I e, dzięki temu to wszystko staje się coraz bardziej subtelne. Następnie e, wyciągam odrobiny pasty śniegowej, takiej ziarnistej z pent artu. I za pomocą szpatułki i patyczka będę tą pastę nakładała na choinki, na dachy domów, tak żeby ten mój krajobraz zrobił się troszeczkę bardziej trójwymiarowy, zaśnieżony i zimowy. A na koniec, kiedy już śnieg mam położony również na tej dolnej części mojej foremki, mogę wszystko posypać białym brokatem, żeby jeszcze trochę się skrzyło. Czyli ten mój zimowy krajobraz nie będzie taki zupełnie płaski. I po pomalowaniu i posypaniu brokatem ten mój obrazek prezentuje się w taki sposób, no i wypadałoby go jeszcze troszeczkę wykończyć. Jest taka. Ciekawa stara technika, która polega na tym, że odwracasz cienki pędzel i drugą częścią pędzla stawiasz obok siebie takie trzy kropeczki. To jest taki efekt, bym powiedziała, takiej na druku na tkaninie, koronki. W każdym razie jest uroczy, ja go bardzo lubię do różnego rodzaju projektów, i mimo, że ten nie jest jakoś szczególnie rustykalny, to tak pomyślałam, że będzie mi to tutaj pasowało, i kiedy wszystko wyschnie, Mogę jeszcze za pomocą resztki papieru wyciąć kawałeczek, taki prostokącik, i przykleić za pomocą kleju hobby i kawałka papieru zawieszkę. No bo ta dekoracja fajnie byłoby, gdyby gdzieś wisiała. U mnie wisi na starym kredensie i mam jeszcze dużo śniegu za oknem, więc spokojnie te zimowe dekoracje mogą sobie tu być. Niekoniecznie już świąteczne, ale jak najbardziej nastrojowa. Zimowa dekoracja, obrazek wewnątrz foremki. Myślę, że dużo większe kompozycje w większych foremkach też są do zrobienia. Bardzo mi się ta forma spodobała i pewnie stworzę jeszcze coś wiosennego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!